Radio Końcówka. Zaraz wiadomości, zaraz obudź się Polską, ma. Nie narzekaj, nie narzekaj. Standard, ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Polskie Radio. Wielkie problem społeczny. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn, pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Powinna jednostronnie przejmować. Polskie Radio 24. Czy w twoim krajobiegu pojechał ci hotel telewizyjny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15:15. 3 kwadranse, pełne pas do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najmniej siedzieć musi 10 dni albo 2 miesiące albo nie wiadomo ile. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje jest godzina 13. Rząd realizuje obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, na których szczególnie zależało przedstawicielom Solidarności. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Rafalska. Jeszcze mówimy, że do kultury muszą się dobrać, Żydom zabrać wszystko. Bo Teatrze Wielkim, to co ja zauważyłam, to od dwóch miesięcy są z nami bratki. Tam też przy salach prezentowych jakaś babka gadała i potem mówi, że ktoś ją mógł nagrywać, jak ona gadała. Nie to, że ją było widać, ona gadała. Są to, proszę Państwa, moherowe zagrania, ale one też dają moherowe. To są ateistki, bo jak ktoś, nie daj się, my nie głupi jesteśmy. Ktoś przy kulturze jest, po historii sztuki, to dawno tego Pana Boga nie wierzy. Ani w Jachwę, ani w nich. Dodała, że ani w Lachwę. To był jeden z postulatów, które były zawarte w tym porozumieniu. Jedno z zobowiązań. Ale dawno i swobodne. Mąż i dla mnie osobiście wartości Solidarności. Bo to był pakiet dla polskiego społeczeństwa i dla polskiej rodziny. Ponad 36 lat temu polski rząd pani premier Beaty Szydło, współpracując ze mną jako prezydentem, wprowadził program 500+. Prezydent zauważył, że rząd wprowadził też program darmowych leków dla seniorów, a także program Mieszkanie Plus. Przypomniał też, że rząd zdecydował o podwyższeniu od przyszłego roku minimalnego wynagrodzenia do 2000 złotych brutto. Krajowy system nagrody wystawiającym władzom Solidarności bierze pod uwagę 325 związkowców z całej Polski, w tym szefowie zarządów regionów. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zamierza zasięgnąć opinii prawnych w sprawie wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka z PO, poinformował o tym na konferencji. O wygaszeniu mandatów występujących w łamaniu ustawy antykorupcyjnej. Przemysław Czarnek podkreślił, że przepisy prawa nakładają na wojewodę obowiązek działania w sytuacji, gdy rada nie podejmuje uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta. Zaznaczył, że pojawiają się jednak pewne wątpliwości. Orzecznictwo sądowe dotyczące zarządzeń zastępczych jest bardzo bolesne. I to orzecznictwo są różne sformułowania, zwłaszcza jak wyciąga się gdzieś z kontekstu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i mieć pełną jasność co do tego, co
wojewoda dalej w tej sprawie już może robić, występuje o sformułowanie opinii prawnych. O sformułowanie tych opinii prawnych występuje do przede wszystkim prawników, którzy są zatrudnieni w Wydziale Prawnym i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli będzie taka konieczność, bo będą jakieś nieostrożności, nie ma przeszkód, żeby wystąpić o opinię do ekspertów zewnętrznych. Według CBA prezydent Krzysztof Żuk miał złamać przepisy ustawy antykorupcyjnej, łącząc swoje funkcje z zasiadaniem prezydenta Krzysztofa i PZU Żydzi. CBA skierowało do wojewody materiały, według których Rada Miasta wbrew obowiązkowi nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu Krzysztofa Żuka. Wydaje się, że Rada PiSu chcą wypowstająca dzielnica Młode Miasto zmieniła nazwę na Solidarność. Dziś projekt uchwały w tej sprawie trafi do przewodniczącego Rady Miasta. Radni PiSu wskazują, że nazwa Młode Miasto odwołuje się do czasów, gdy Gdańsk był pod panowaniem Krzyża. Anna Głogowska, radna PiSu w Gdańsku, mówi, że nazwa Niedzielnicy powstającej na terenach postoczniowych mianem Solidarności odnosiłoby się do ważnej idei. Radia 24, Ewa Wasławnik. Sala, w której odbyło się posiedzenie gabinetu cieni do złudzenia, przypomina tę, w której obraduje rząd. Za plecami prowadzącego tę naradę Grzegorza Schetyny stoją flagi polsko-unijne oraz specjalne logo gabinetu cieni. To czego dotyczą konsultacje wciąż nie wiadomo, bo odbyło się bez udziału dziennikarzy. Poseł PO Marcin Kierwiński zapewnia, że posiedzenie gabinetu cieni przyniesie wymierne skutki. Ponieważ ustawy, które jak dojdziemy do władzy, będą przywracały normalność w Polsce. Związek Polaków na Białorusi apeluje do polskiego MSZ o interwencję w sprawie białoruskiego podręcznika szkalującego Armię Krajową. Chodzi również o film, który może przedstawiać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w fałszywym świetle. Przedstawiciele Związku Polskiego podręcznik do 10 klasy historii Białorusi 1917-1945 utrzymuje, że ofiarami terroru AK stało się 10 tysięcy obywateli Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Ponadto według autora podręcznika w Platforma Obywatelska zapowiada, że od stycznia gabinet cieni będzie spotykał się co tydzień. Sejmowe komentarze w sprawie gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej zebrała nasza reporterka Ewa Wasążnik. Rząd chce obniżyć emerytury byłym SB-kom. Projektem tzw. ustawy desupekizacyjnej na południu zajmie się Rada Ministrów. Obniżka świadczeń emerytalnych podatkowych ma objąć w sumie 32 tysiące osób. Z wyliczeń MSWiA wynika, że budżet państwa oszczędzi na tym ponad 0,5 miliarda złotych rocznie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Premier Beata Szydło o zapowiadanych zmianach mówi krótko. To przywracanie sprawiedliwości społecznej. Ćwierć wieku po upadku systemu jest premierem. Ma odbyć się w marcu przyszłego roku. W produkcji polscy bohaterowie, na przykład kawaler Virtuti Militari, major Armii Krajowej Jan Piwnik, czy wróżby Czesław Zajączkowski, prawdopodobnie zostaną przedstawieni jako zbrodniarze. Piszą liderzy Związku Polaków na Białorusi. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przed posiedzeniem rządu tłumaczył, jak mają wyglądać obniżone emerytury. Najwyższa będzie wynosiła tyle, ile obecnie średnie świadczenie w powszechnym systemie emerytalnym. Renta zostanie obniżona do kwoty około 1500 zł, a renta rodzinna do 1700. Najwyższe emerytury, które są wypłacane jeszcze teraz, sięgają nawet 19 tysięcy złotych. MSWiA liczy, że pierwsze wypłaty obniżonych emerytur rozpoczną się za rok. Agnieszka Dąśkiewicz, Polskie Radio. Projekt po akceptacji Rady Ministrów trafi do parlamentu. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat starość w Kościele i demokracji. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. Początek rozmów o godzinie 18.15, natomiast kontynuacja o 21.00. Serdecznie zapraszam. Obraz został zatrzymany, oddano go ekspertyzie, żeby potwierdzili autentyczność dzieła. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Do ustalenia drogi tego obrazu na tę aukcję. Pasażer do wzięcia. PKS-y muszą bronić się przed konkurencją. Ekspansję w Polsce zapowiadają niemieccy przewoźnicy. Zostanie złożone na przetowanie do Muzeum Zapasów Kijów w Suleniu.
kontrolowane korzystanie z cyfrowych mediów przez dzieci może mieć dramatyczne skutki. Alarmuje pedagog Małgorzata Wierzbowska. Ten cudownego medalika Paryja ukłoniła z nauką. W naszym dziennikiem świadectwo wyproszonych łask. Dwie osoby zginęły, a zdrowie o tym, jak osunięto drugie przykazanie z Biblii. Organizm jak to imię Boże, jak szef, że Słowa Bożego wszystko jest. Radzi Zbigniew Nowak. Były to wybrane problemy, tematy artykuły z codziennej prasy eksplodował, a z okien sześciopiętrowego budynku wyleciały szyby. Miejscowi urzędnicy twierdzą, że zabezpieczyli numery rejestracyjne auta i że zamachowcem mogła być kobieta. Żadna z grup nie przyznała się dotychczas do przeprowadzenia zamachu. W przeszłości ataki na tureckich policjantów, żołnierzy czy urzędników były dziełem kurdyjskich bojówek. W tym wypadku nie można wykluczyć też udziału tzw. państwa islamskiego. Adana jest położona niedaleko granicy z Syrią, ale także w pobliżu bazy wojskowej, skąd startują wojskowe samoloty. W marcu Stany Zjednoczone zaleciły rodzinom dyplomatów opuszczenie miasta ze względów bezpieczeństwa. Liczba ataków w Turcji wzrosła od czasu, gdy Ankara zaangażowała się w konflikt w sąsiednim Syrii. W sumie w najpoważniejszych zamachach w ciągu ostatniego roku zginęło około 300 osób. Autorami ataków są albo fanatycy z tzw. państwa islamskiego, lub radykalni bojownicy z partii pracującej w Kurdystanu. W Grecji rozpoczął się 24-godzinny strajk pracowników sektora państwowego, którzy żądają poprawy ich warunków pracy. W proteście uczestniczyli także personel szpitalny i marynarze. Atem do ataku Kielwraja. Związki zawodowe sektora państwowego żądają m.in. zatrudnienia na stałe pracowników, zaprzestania likwidacji stanowisk pracy i przyjmowania do niej w niepełnym wymiarze godzin, a także podwyżek pensji. Podkreślają, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób zatrudnionych w budżetówce zmniejszyła się o około 370 tysięcy, na skutek czego brakuje personelu w kluczowych obszarach, zwłaszcza w służbie zdrowia i edukacji. Krytycznie oceniają też obecne średniowieczne, jak podkreślają, warunki pracy, twierdząc, że na rynku zatrudnienia panuje dżungla. Sprzeciwiają się masowym zwolnieniom i obniżeniu najniższej pensji. Oskarżają rząd Aleksisa Tsiprasa o kłamstwa i manipulacje, zaznaczając, że od przyszłego roku spodziewane są kolejne obniżki płac. Z Aten, Beata Kukiel-Brajla, Polskie Radio. W porównaniu z innymi krajami Europy powietrze w Polsce jest silnie zanieczyszczone. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska. Przedmiotem badań były drobinki pyłu o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, tak zwane PM2,5. Zdaniem ekspertów WHO są to najbardziej szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenia. Mogą przyczyniać się do chorób serca, astmy czy raka płuc. Ze wszystkich krajów Unii największe stężenie tych pyłów w powietrzu ma Bułgaria. Polska, dalej są Czechy, Słowacja. Jako jedną z głównych przyczyn agencja wskazuje obecność w tych krajach elektrowni węglowych. Najbardziej narażeni na skażenie są mieszkańcy miast. Z raportu wynika także, że skażenie powietrza pyłami PM2,5 jest w Europie przyczyną około 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. W Polsce liczba ta przekracza 48 tysięcy. Rafał Moskwy, Polskie Radio. Hiszpańscy naukowcy twierdzą, że Dzień Dziękczynienia, największe święto Stanów Zjednoczonych, ma hiszpańskie pochodzenie. Ich zdaniem nie wywodzi się ono, jak dotąd sądzono, z uczczenia, w 1621 roku purytańska kolonia Plymouth zaprosiła Indian z plemienia Wampanoagów, tylko z wcześniejszych wiesiad. Naukowcy utrzymują, że do pierwszej uczty, w której uczestniczyli konkwistadorzy Indianie, miało dojść w 1565 roku na Florydzie. Jej organizatorem był Pedro Menendez de Aviles, żeglarz i kolonizator Florydy, założyciel San Agustin, pierwszej europejskiej kolonii w Ameryce Północnej. Indianie pomogli mu w pokonaniu Francuzów, którzy chcieli się tam osiedlić, i aby wyrazić wdzięczność, Hiszpan zaprosił ich na biesiadę. Historycy utrzymują, że były na niej podawane pieczone indyki i potrawa z solonego wieprzowego mięsa. Uroczystości miała zakończyć msza celebrowana przez 4 hiszpańskich biskupów. Do początku XIX wieku do Hiszpanii należały niemal wszystkie południowe stany Ameryki Północnej. Tutejsi historycy twierdzą, że hiszpańskie korzenie ma nie tylko święto dziękczynienia, ale też symbole Stanów Zjednoczonych, jakimi są Coca-Cola, dżinsy i kowboje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Caritas inauguruje tegoroczną akcję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom i podsumowuje te ubiegłoroczne. Ze środki zebrane wówczas w ramach przedświątecznej zbiórki
tylko w tym czyli wiadomości, proszę państwa, Radia Koncita. A kolejne 50 tysięcy otrzymało szkolne wyprawki. To